MMRocks z Kubą Kowalewiczem przed KSW 28 Fighters Den. Czołem, Kuba. Cześć, witam wszystkich. Ostatnio miałeś trochę perturbacji z klubem. Powiedz, jak to, czy już jest wszystko zażegnane i jak to wpłynęło na twoje przygotowania do sobotniego starcia? Oczywiście wszystkie problemy zostały zażegnane już w trakcie z wakacji, także po wakacjach spokojnie mogliśmy przygotować się z zimną głową. Jak najbardziej wszystko zostało dogadane, wszystkie nieporozumienia i niedogadania zostały puszczone w niepamięć, przynajmniej w mojej osobie, i jeszcze raz chciałem przeprosić za to, co zrobiłem źle. Ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. Jak to wpłynęło na moje przygotowania? W zasadzie to nie wpłynęło. Miałem pełny okres, żeby się dobrze przygotować, czuję się gotowy, super. W zasadzie to jestem w najlepszej formie, jak dotychczas byłem w dyspozycji. Twoim przeciwnikiem będzie Kamil Gniadek. Co możesz o nim powiedzieć? Co mogę powiedzieć o Kamilu? Na pewno, że jest bardzo sumiennym, młodym zawodnikiem, jak i ja też jestem młodym zawodnikiem, także nie wiem, czy powinienem tak się wypowiadać na jego temat, ale ma mega talent, na pewno ostro trenuje, ma mega sztab treningowy, mega zawodnicy, z którymi trenuje, także na pewno będzie dobrze przygotowany, na co bardzo liczę, bo ja też jestem, jak już mówiłem, w super formie, także szykuje się dobra walka. Kamil co prawda będzie debiutantem, ale niewątpliwie ściany będą za nim. Czy będzie ci to przeszkadzało? Znaczy, debiutantem to jest takie, można powiedzieć, trochę koloryzowanie, nie? Bo jest, można powiedzieć, bardziej doświadczonym zawodnikiem na arenie zawodowej. Także wydaje mi się, że nie będzie miał z tym problemu i będziemy mogli na spokojnie, bez większych problemów, stoczyć ten bój. Jaka była dalsza część tego pytania? Czy myślisz, że ściany pomogą jemu? Czy to, że będzie debiutował w KSW, jednak przyćmi ten doping? Mi się wydaje, że nie wiem, bo nie za bardzo słyszę, co się dzieje na trybunach i jak głośno nawet krzyczą, tak, że ja tylko słucham swojego narożnika, jak i narożnika przeciwnika, i to, co się dzieje poza klatką, jest poza 5 metrów poza oktagonem, już jest dla mnie wyłączone, także jestem tylko w oktagonie. W przeszłości jedną rundę z Gniadkiem stoczył Arbi Szamajew, twój kolega klubowy. Potem niestety wypadł z ringu i walka została rozstrzygnięta jako no contest. Czy Arbi ci coś podpowiadał właśnie ze względu na swoje doświadczenie? Oczywiście, że tak. Jako ja toczyłem walkę z kolegą klubowym, z Kluczykiem, nie pamiętam imienia niestety. Także na pewno jemu, Kamilowi, pomagał w przygotowaniach do walki ze mną. Tak, Arbi, no wiesz, przyjaźnimy się, spędzamy tak naprawdę w dużą miarę czasową w tygodniu razem, także wymieniamy się tymi swoimi spostrzeżeniami i to, co nas na co dzień spotkało. No i oczywiście bardzo mi pomagał, będzie w moim narożniku, także razem się szykowaliśmy do walki. Pozdrawiam Arbiego, dzięki ci wielkie. Napisałeś wczoraj na swoim profilu jednego z portali społecznościowych, że będzie to twoja najważniejsza walka w życiu. Czy mógłbyś powiedzieć dlaczego? Dlaczego najważniejsza walka? Bo tak naprawdę w tym momencie dostaję tak naprawdę bardzo wysoko postawioną poprzeczkę na arenie zawodowej, bo tak traktuję tą walkę. Uważam, że Kamil jest mega zawodnikiem, no i dlatego traktuję ją jako najważniejszą, chociaż można powiedzieć, że każda walka, która jest w najbliższym czasie, jest najważniejsza, także może dlatego użyłem takiego określenia. Pojawiłeś się w Szczecinie tutaj dość późno. Czy to znaczy, że już waga zrobiona, już nie musisz nic ścinać? Dokładnie, waga została zrobiona, w zasadzie zostało mi tam jakieś pół kilo, także jakaś witaminka C w pluszu, tam coś tam jeszcze łyk na nas, no przez nas mi tam schodzi z 800 gram, także myślę, że nie będzie żadnych problemów. W miarę wcześniej zacząłem tą wagę robić ścisłą dietą, tam sumiennie się do tego przygotowałem, bo jestem mega zdeterminowany i zmobilizowany do pracy, także wszystko super. Z mojej strony to wszystko, więc jeśli chciałbyś teraz komuś podziękować albo kogoś pozdrowić, to jest chwila dla Ciebie. Także chciałbym podziękować moim sponsorom druk24h.pl, Eveline Cosmetics, Pitbull, IHS, Iron Horse, Professional Fighter, Warszawskie Centrum Atletyki, które sprawia nam takie warunki treningowe, że lepszych naprawdę ciężko sobie wyobrazić lepsze warunki. I z góry chciałbym podziękować mojemu trenerowi, który tak czujnym okiem dopilnowuje, abym rozwijał się w szybkim tempie, co mam nadzieję udowodnię w oktagonie. Dziękuję też wszystkim sparring partnerom, którzy pojawili się u nas w oktagonie w WCA. Były naprawdę mega sparingi, mega przygotowania, także dziękuję Wam wszystkim chłopakom i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia i dobrej walki.